Witam was tutaj, cześć, to mam iznoż. Zapraszam was na kolejny odcinek z Liska Lines Industries. No jest dużo mówić, zaczynamy kolejny odcinek. A skończył nam się nawet utwór. Dobrze, co tam będzie kolejne? Okay. Dobrze, bambajów mi na razie tutaj wystarczy. Mamy nasze wspaniałe miasto. Nagrywam dwa odcinki prawie że pod rząd, więc jak pisaliście komentarze po poprzednim odcinkiem, sorry, ale nie mam czasu dzisiaj, kiedy wy to oglądacie ten odcinek i musiałem go nagrać trochę wcześniej, także trochę mi się laguje, bo się w tle wysyła dla was odcinek jeden, no, ale dobra. Miejmy nadzieję, że nie będziecie mieli aż takich dużych różnic. Dobrze, tutaj sobie spuściliśmy. I tak, mamy nasz pierwszy wielki dworzec tutaj transportowy i zaczęły nam nasze te fabryki działać. I to jest największy, to jest najbardziej zadowalająca rzecz, jaką tutaj mamy. Na tyle dobra, że zwiększyłem nawet produkcję tutaj. Ale co tu byśmy chcieli na pewno zrobić? To tak, plastik. Plastik, plastik, plastik. Plastik nie jest w najlepszym stanie w naszym mieście. Zmieniłem tutaj drogę jakby coś, jakby ktoś zauważył. Według mnie teraz o wiele to ładnie wygląda, jak tutaj mamy taki mostek, co nie? Jedzie, jedzie i tu sobie po prostu wjeżdża i tu jest wyjazd. Także według mnie to lepiej wygląda. Dobrze, i nasza dzielnica całkiem ładnie sobie radzi. Musimy więcej wydobyć, aby być na kolejnym poziomie. Dobra. I proponuję dzisiaj zająć trochę tym ropą. Tu jest naprawdę piękne złoże ropy. I zacznijmy może sobie od tego. Ja to już chciałem zrobić poza przed odcinkiem, ale no. Się powstrzymałem. 9600. Okej. Okay. Dobrze, to postawmy sobie tutaj. No powiedzmy, że w takich odstępach w miarę. Żeby nie wydobyć wszystkiego naraz. No, już się dzielnica kończy. A kto pozwolił? Ej. Nie, nie, to nie ta dzielnica, chwila. Dobrze, jakoś tak. No dobra, no i ty tutaj. I mały taki tutaj możemy postawić sobie tutaj jeszcze. Dobrze. Powinno to mnie trochę zaciągnąć. Postawiłem tutaj jeszcze baraki dla pracowników. Tak tutaj, żeby mieli od razu prościej. I może w autobusy dzisiaj pójdziemy, tak, poza tym. Dobrze, natomiast ludzie się strasznie chcą budować i od tego sobie zacznijmy. Mam dla ludzi tutaj piękne miejsce. I się szczerze powiedziawszy zastanawiałem, czy nie pójść w nowy przemysł jakiś. Ale powiem tak, dajmy sobie chwilę, żeby rozbudować tą dzielnicę i rozbudować tą. I jak znajdziemy jeszcze trochę dzisiaj czasu, to pójdziemy w rolnictwo, które tutaj jest. Chętnie by nam się tutaj rozbudowało, ale na razie w nic bardziej innego. Przynajmniej takie mam plany. Może jeszcze jakieś te fabryki czy coś, ale nie chcę jako takiego nowej dziedziny. Chcę zostawić to bardziej dla was. I właśnie taki miałem też pomysł, że byłaby teraz się pojawiła ankieta, ale raczej sądzę, że zapomniałem, ale dobra. Powinna się pojawić teraz ankieta. Jeżeli nie ma ankiety, to wpiszcie w komentarzach, jaką najpierw mamy dzielnicę zrobić. Najpierw zrobić rudę, czy najpierw zrobić rolnictwo. Dobra, no i ja się powstrzymam, żeby dzisiaj nie budować ani tego, ani tego. Więc piszcie w komentarzach, może wam się pojawi ankieta, co wątpię niestety, bo trochę jest odstęp czasowy, od kiedy to tutaj będziecie mieli czas na odpowiedzi, a kiedy ja tutaj będę grać teraz. Dobrze, dajmy sobie takie dziwne naprawdę uliczki, jak widzicie teraz. Tu będzie miejsce na park. Tak, tak, tutaj sobie jakiś taki tam park zmontujemy. Ja się zastanawiam, czy tu mi zaraz coś wejdzie, ale nie. A nie, mówiłem, że teraz nie wchodzimy, więc powinno chociaż w teorii mieć spokój teraz. Dobrze, jakiś park byśmy tutaj zrobili. Jakby ten tu wszedł, to byśmy byli zachwyceni, ale nie wejdzie. Nie, aż tak małego to też nie. Nie. Jak nie. Jakiś w miarę mały, ale też nie taki mały straszny. Co to jest? A, to jest wymagany brzeg. Czekaj, to do brzegu, to my tu możemy postawić. Macie. Nie wiem, co to jest. Pokaż, co na to jest. Wyspa Dybacka. No dobra, możecie mieć. O, wiecie, gdzie taka Wyspa Dybacka może być? Ej, to jest nawet nie głupi pomysł. Tutaj montujemy. Macie. I tutaj mi się cieszyć. Tak samo tym też możemy wystawić. Dobrze.
Bo ci mają trochę mniej parków i... o, może taki park tutaj na tym wyszedł. Dobrze myślałem. Propy to nie, propy nie. No i tutaj, no jakiś już by tutaj wszedł. Mamy ten, ale może by... Nie, to jest za duże. To by weszło. Dobrze, świetnie. Jakiś taki park dmuchany, też czemu nie. I ty tutaj ostatnio o tym mówiłem na... Ostatnio, dla mnie to jest ostatnio. W jakimś odcinku, że będę nawet takiej serii. Chyba PS4, dobra. No i sobie tutaj dajmy, abyście się budowali spokojnie. Na tym całym obszarze, rzecz. Trochę pojechałem teraz, bo tutaj nie wolno wam się budować. Ale widzę, że już się chcecie budować. Dobrze, tutaj jest hałas, więc tutaj wam damy biura póki co. I postawimy też dzisiaj ciamciągi, ale nie tylko dla towarowego, tylko jakiś pasażerski. I to nawet gdzieś tutaj może wmontujemy. Zastanawię się nad tym za chwilę. Tylko teraz tak, woda. Woda, bo tu za chwilę będzie wielki problem z wodą. Już chyba nawet ze śmieciami mamy problem unormowany. Tak mi się coś wydaje. Dobrze, widzę, że macie problem już. Już tutaj. Ale spokojnie, zasiedlam tutaj nowe siedliska i powinno wam to spokojnie, póki co przynajmniej wystarczyć, taką mam nadzieję. Dobrze, to sobie tutaj podłączymy. I to tutaj też się podłączy. To i to tu. Okej, dobra. Lubię sobie to podłączyć, bo wtedy wiem, że wszystko jest dobrze zebrane. Dobra, tutaj się to w miarę rozwija. Jak tam nasze fabryki? Nie, to jest warsztat naprawczy. Dobra. Meble 2400. Za mało plastiku. Tutaj jest 3800. I tu trochę gromadzimy. Tutaj dam na pusty, abyśmy cały czas to sprzedawali. Nawet za granicę, nie wiem. Mamy za mało plastiku. To by znaczyło, że trzeba tu trochę więcej wydobywać. Wstawiłem te nowe. I mam nadzieję, że one tutaj będą ładnie wydobywać. Okej. Zobaczymy. Dobra, co ty tu modlisz? Duży szyb naftowy, nie wydawia. No cóż. Każdy ma kiedyś swój koniec, tak? Póki co te tutaj jeszcze wydabiają, nawet ten tutaj. Dobrze, jak jest tutaj? Są jakieś zapasy? Okej, są zapasy. Możemy postawić kolejne plastiki. Tak, to jest na ropę. To jest na plastik. Plastik. Póki co idziemy w plastik głównie. Dobra. Tyle wystarczy nam, bo więcej forsy nie mamy już. I sobie tutaj stąd. Ogólnie się zastanawiam, czy nie kupić sobie After Dark, bo ostatnio była jakaś promocja. Znaczy, ja dodatków tych starszych nie będę teraz w ogóle kupować, jeżeli nie będzie promocji, bo to się mija z celem, tak? Nie będę teraz wydawać tak forsy bezsennie. Tym bardziej, że jak się pojawi teraz nowy dodatek do na PS4, to będę po prostu trochę w problemie, bo kupować tak często dodatki do City też nie jest dobrze. Bo ja muszę się jeszcze tłumaczyć z tego rozliczać, co nie? I to niekoniecznie przed sobą, a przed innymi. I tu się później robi problem, więc... Mam nadzieję, że teraz zyski się nie pojawi PS4. Jakoś przed świętami może już bardziej być. Wtedy to naprawdę nawet bym chciał. No wtedy by mogło być. Dobrze, tutaj jest duże miejsca, możemy ten duży park gdzieś ustawić. Co, serio? On jest tak duży, że nawet tutaj nie wejdzie. No dobra, no to niestety, ale musimy postawić to i to tutaj. Dobra. To tutaj się nie buduje. I dajmy sobie, aby tutaj był nasz handel dalej. A, no właśnie. Tu im zaraz postawimy stację naszą kolejową, towarową. Bo to jest kolejna rzecz, którą chcieliśmy zrobić. Dobrze. Z fianego my chyba z tego 32 pojazdy. Dobra, no to nie jest już tak źle. 43. 38, 50, dobra, nie jest aż tak źle. Nie jest źle. Z pewnego tutaj się zastanawiam, czy nie zrobić tylko na wyjazd. Kurczę, znowu ten sam komat, który był w poprzednim odcinku. Czy to jest mucha? Chyba nie trafię jej teraz. Właśnie, zagadek. Muszę widzieć czas. Mogę sobie niby podejrzeć, ale kto by tam podglądał.
Dobrze, tutaj są dwie blisko. No. Tak, na myszce w ogóle nie usiądź. Idź co? Idź, a idź ty. W nocnik leć, jeszcze czego. No. Pocztę to im tutaj trzeba postawić, bo tutaj. Tak na logikę. Ja nie wiem skąd oni by tu mieli mieć pocztę. A teraz będę mieli swoją nogą. What the głupia mucha. Nie wiem czy zauważyliście, to jest naprawdę fajny ten tunel. Wjeżdża, zobaczcie, tutaj jak wjeżdża i wyjeżdża, tutaj jest taka tuba i tutaj są te wentylatory, żeby nasz przemysł tutaj odsysać. Więc naprawdę fajne. Swoją nogą tutaj ta droga, można już ją wyburzyć, bo póki co tutaj nic nie widzę. I miejsce do zawracania zawsze jest dobrym pomysłem. Ale sobie tutaj zawrotkę. Oczywiście bez świateł, bo to nie ma sensu. Światło wyłącz. I jedźcie sobie dalej. Dobra, to tutaj mamy naszą ropę. Powoli tam, powoli się rozwija. Tutaj. No, co by tu dużo nie mówić. Jest strasznie dużo użyteczności. Pociągi lubią tu przyjeżdżać z daleka. Może niekoniecznie stąd, czego trochę nie rozumiem, ale naprawdę. Ale może być. Nasi ludzie przyjeżdżają stąd. Ogólnie z całego przemysłu. I wyjeżdżają. Tak jest, gdzie one przyjeżdżają? A, i stąd jedno masz. Okej, okay, dobra. W miarę to rozumiem. W miarę. Ale bez przesady. Dobrze, nie mam pieniędzy. Wiem, gdzie trzeba postawić taką stację. Stację tego typu trzeba postawić tutaj. Kurczę, stać mi nawet. Nawet mi stać. Przyspieszmy sobie czas. Nie, czyli było mi stać. Dajmy sobie tutaj to. Czy to jest w linii prostej? Tak. Czy tu wejdzie ta stacja? Nie, tu nie wejdzie, tu nie wejdzie. Ale jakbyśmy wyburzyli, wyjdźmy stąd. Ten kawałek, to tutaj już nam wejdzie stacja. Może to jest na razie dobry pomysł, wiecie co? Te. Trochę sobie ją wysuńmy. Albo może nie aż tak bardzo. Macie. Mam nadzieję, że będziecie z tej stacji dobrze, w dobrych celach korzystać. Tutaj damy jeden zjazd. I stąd tutaj jeszcze zjazd. Tak, ja mam też pieniądze się kończą. O, dobra. Sądzę, że pierwszy nasz tutaj taki dworzec. Drugi dworzec będzie gdzieś tutaj, możemy sobie wmontować. I puścimy sobie nawet linię. Ale pierwszy to tutaj jest dobrze, bo tutaj jest handel. A nie lubię tego typu rzeczy. Takim tutaj więcej ludzi do pieniędzy przyjeżdża. Oj tak. Z pewnego jakieś tam monumenty mamy też odblokowane, ale na razie tym się nie zajmowałem. Dobrze, dajemy sobie stąd. Drogę dotąd. Tu. I tu, okej. Okay. Właśnie. U mnie, w sumie to wy macie już wtorek, to u mnie dzisiaj dla was jest Halloween w mojej szkole. Się przybiorę za stracha na wróble z kamerą na głowie. Zobaczmy co to. Jak to nazwałem? Nowoczesny strach na wróble. Hehehe. Dobrze, tu jest stacja, to wiecie co trzeba zrobić. Metro przeniesiemy dalej. W sensie nasza kolejna stacja metra będzie tutaj. Bo to się aż prosi po prostu. To się aż prosi, żeby tutaj był dojazd. I nasze bambaje będą też jechać tutaj dalej. Dobrze, nie stać nas. Poczekajmy chwilę, bo tu akurat to trzeba podłączyć. Chwileczkę. Ale niedługo. Tak jak w sumie, to możemy trochę zrobić inaczej. Mucha! No bez przesady. Ja rozumiem, że jestem trochę skupiony, bo nagrywam może odcinek i trochę się nie ruszam, ale bez przesady, no. Dobrze, nie mam forsy, no dobrze, no to niestety. Chcę puścić to tak, w taki fajny okno. Póki co mi tu się rozleci linia. Ale tylko na chwilę, tak? Przyspieszmy sobie jeszcze bardziej czas. Przed chwilą zarabialiśmy kupę forsy.
plus 16 tysięcy na godzinę. A teraz co jest? Dobra, tu sobie damy zakręcik. Idź w dół. Dobra. I stąd tutaj tu podłącz. Dobra, 3000. Poczekamy. 153 mamy. Minus 17, okej, fajnie. Minus 102. Nie leżyłem tu czegoś. My czarabiamy czy nie? O, o, bliżej, bliżej, bliżej. Już mieliśmy to przed chwilą. No dawaj, 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 dobij do tych 3000. Co my tak stracimy te pieniądze? Muszę zobaczyć, co się dzieje. Dobrze, tak czy siak. Musimy tutaj przywrócić nasze linie meta, aby jeździły tak jak jeździły. Dobrze, dajmy sobie tu stację meta. W sensie, żebyście tutaj się zatrzymywali teraz. A nie, że tak sobie będzie tylko przyjeżdżać. Nie, nie, to tak nie ma, nie ma, fajnie. Dobrze, i tak, tutaj... się teraz zastanawiam, jakby tu zrobić tą pętlę? Dobra. Po pierwsze, tutaj będziecie tędy wjeżdżać. No, tu będzie zmiana. I stąd tutaj będzie przejazd dalej, bombajów. No, trochę mniej teraz przemysłu robimy, ale spokojnie. Zaraz do tego wrócimy. I stąd sobie zrobimy odjazd do naszej zajezdni. Pętli. Pętlę. Nie zajezdni. Cofam. I tak, stąd. Czekaj, czekaj. Dobra. Tu będzie to w miarę w ten sposób. Taką już trochę sobie większą zrobimy, co nie? Żeby była bardziej przyszłościowa. Pomocnicze wyłącz. Ciach. Włącz. To przekręć. Oj, lagi. A, zapisywanie. Tak, to zapisywanie to zawsze trochę... Tak, ale tu wszędzie jest. Dobra, nie. Oddaj to jeszcze bardziej. Dobra, teraz tak. Tutaj. I tutaj, i stąd tutaj. I tutaj miejsce do zawracania poszczególnych bombajów. Czyli to będzie taka wielka pętla, aby tutaj dużo bombajów mogło sobie zawracać, co nie? Tutaj, stąd. Tu? Nie, 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 tak się nie bawimy. O, mamy wielkie miasto. Trzecia pożyczka, elektrownia słoneczna, świetnie. To znaczy, że przypływ gotówki jeszcze, czyli zwolni do jedynki. Świetnie. Da. Przed chwilą dało się to zrobić. No właśnie. Właśnie, właśnie. Ja też tak. Ja też sądziłem, że da się. Dobra, no i dotąd powiedzmy. Teraz tak, jakby tu puścić to? Bez jakichś tam wielkich problemów. Okej, okay, tu tędy, albo nie. Puścimy to sobie prosto już. Przez to wszystko, co mi tam? Ciach, ciach. Tu będzie trochę większy problem, bo pojedzie to dotąd. I będzie w ten sposób. I w ten sposób. Okej. Okay. Nie wiem, co tu ty bambaj robisz, ale na pewno nie. Pusłem przystanek ten. Teraz ty będziesz mieć tu przystanek. Tak. Drugi przystanek będziesz mieć tutaj na swojej własnej pętli. Tu. I oczywiście będziecie mieli przystanek tutaj. Tak? Tak. I jakby coś będziecie mogli sobie tam dojść. Natomiast w tym kierunku, gdzie będziesz mieć przystanek? To jest dobre pytanie. Może tu. Dobra. Niech ci będzie. I to samo z tą linią. Dajmy sobie tu przystanek. Niebieska będzie jechać już trochę dalej. Okej. Tu trochę jest mało tych przystanków, zaraz o tym pomyślimy. I ty będziesz mieć przystanek tutaj. Tak. Niech będzie. I ponieważ tutaj nie ma przystanków teraz, bo tutaj teraz nie zawracacie, to sobie damy tutaj przystanki, proszę bardzo. I tutaj do tej stacji metra.
Dobra, tutaj. Dobra, tutaj chciałem postawić jakiś jeszcze jeden, ale tu chcę, żeby oni chodzili dotąd, więc już. Niech trudno, niech nie mają. Dobra, no i tutaj będziecie sobie dochodzić. Damy wam ścieżki oczywiście, żebyście tu bardzo nie ględzili. Tutaj to był przycisk fila, nie. Ja pamiętam, że jakiś przycisk tutaj sobie dałem. Odwzorowanie klawiszy do. Odwzorowanie klawiszy. Do tego. Czekaj, wzniesienie. Nie, to. Wyłącz przyciąganie. G? Aż tak daleko? Okej, czekaj, sprawdźmy. Dobra, G. Niech ci będzie. Wygrałeś. Miałeś rację. I stąd. Możemy sobie nawet tutaj coś z tym zrobić. Proszę bardzo. Przejście podziemne stąd tutaj w dół. Tu macie nawet wyjście jedno, wam dam. Najważniejsze to będzie. Nie. Stąd. Kurczę, nie w tym kierunku. Stąd tutaj w dół. I stąd tu. Tu. I tu. No, macie dojście. Żeby nie było. I tutaj dojście. Podłączenie. A, no i do parku oczywiście. Zrobimy sobie zejście. I taką piękną infrastrukturę tutaj podziemną udało nam się właśnie w taki oto prosty sposób skonstruować w miarę. Jeżeli mnie teraz tutaj gra nie zdenerwuje i nie zrobi swoich standardowych bugów. Ale udało nam się bez tego. Kurczę, chwila, ja zapomniałem o jednej rzeczy. Trzeba to zmienić. Trzeba to kompletnie zmienić. Stacja jest od drugiej strony. Rzecz, kurczę, tego nie przewidziałem. Nie przewidziałem tego, że postawimy na odwrót. Dobra, to dużo nie zmienia chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Handel by chciał się budować, to macie tutaj miejsce. Dobrze. Ciamciągi. Bo wy tu już jeździłyście. Liczę, że szybko wrócicie. Dobra, tutaj jest ta nasza zawrotka, kochana. G. Stąd tutaj, dobra. I tutaj gdzieś będzie zjazd. Tygry. Stąd tu i stąd tu. Dobra. Teraz powinno być dobrze. Powinniście mieć lepszy tutaj dojazd. Teraz będzie ta linia, będzie tutaj korzystana. To możemy sobie wyburzyć, bo jak mówiłem to wcześniej, to miało być tylko na czas chwilowy. No i było na czas chwilowy. Właśnie to usunęliśmy. A tutaj, abyście nie zrzędzili, postawimy wam jakiś monument. W końcu trochę pieniędzy mamy chwilowo. Statua przemysłu, statua dobrobytu, statua z zakupów. Idealnie. Jak znalazł trafię. Macie. Będziecie się cieszyć. I nasze bambaje tu powinny sobie ładnie jeździć teraz. Nie podoba mi się trochę te skrzyżowanie, ale to na razie z tym musimy żyć. W sumie możemy tu kolejny monument postawić. Być może trochę większy. O, przyjazny sąsiad. Fontanna życia i śmierci. O, to byłoby dobre. Centrum handlowe. Nie, dobra, to jest trochę z górze. I tu są już bardziej większe budynki. Chociaż nie. Ten kosztuje 20. A nie, czekaj, ten to ja chciałem. A nie, to nie w tym mieście. Chciałem go gdzieś postawić. Dobra, to nie tutaj. Dobrze, wróćmy sobie tutaj, postawimy sobie to. Proszę bardzo. A reszta miejsca jest przeznaczona dla was. Handel. Dziki handel. I dzielnica. Daj mi dzielnicę. Ej, tu nie ma dzielnicy żadnej? Cały ten handel to brak dzielnicy? Okej. No tak, odkąd nie muszę nazywać dzielnicy tutaj, żeby jako tako handel znaczył coś więcej poza po prostu, że ma nazwę, to trochę się można o tym zapominać. No dobra. Ale niech już mają tu swoje nazwy, tak? Dobrze, ludzi widzę, że ładnie tutaj
już zjechaliśmy i się nie chcą teraz budować nowi. Czy budują się tutaj, ale nie mamy jako takich potrzeb teraz z budżetem. Bardzo dobrze. Dobrze, jak tam jest z naszym... nafta i plastik. Plastik. Okej. To nie jest dobra rzecz. Ale możemy jedną rzecz zrobić. Postawić jedną fabrykę. Która potrzebuje fabryka zabawek. Drewno i tego typu rzeczy i plastik. Jeszcze więcej plastiku, kurczę. Papiernia potrzebuje też plastik. A fabryka domów to nie. To też. Kurczę, no. Jest problem trochę z tym. Dobra, fabryka zabawek. Ja nie wiem, ją postawił, ale tutaj w ogóle nie chce mi się ładnie jakoś zakomponować. Czekaj, zobaczmy. Jaka teraz jest odległość? 4, 4, 8 kratek. Mniej więcej rozumiem. To jest 4. Czyli raz, 2, 3, 4, 8. I tu powinienem teraz ta fabryka być, jeżeli dobrze coś policzyłem. No nie, źle policzyłem. Bo powinno nam wejść, ale bliżej. O, teraz nam wejdzie. Chyba. No, teraz jest ładnie. Proszę bardzo. Mamy kolejną nową fabrykę. Wróć. I dlatego teraz... Właśnie, jak jest czasem? Kurczę, ja dzisiaj to tak w ogóle gadam o niczym. Tak, bo tu się zajęliśmy tym przemysłem i tymi naszymi pociągami i się zrobiło. Dobrze, dajmy sobie tutaj naszą drogę. Drzewa trzeba pomniejszyć. Kolejna fabryka powiązana z drzewami. A drzewek to my ostatnio trochę nie rozbudowywaliśmy. Nie, czyli w tym odcinku to w ogóle nie szpojna, żebyśmy sobie z nim robili. Stąd tutaj nasza główna droga. Dociągnij do tego. Wybórz. I stąd las. Dajmy sobie to duże. To duże fajnie wygląda. Dobra. Tu niestety nam się nie zmieści kolejne duże. Ale dobra. Pieniądze się kończą, kurczę. Wejdzie. Dobra, idealnie, prawie. Najwyżej, czekaj. Dobra, ten mały kamyczek zaraz odbudujemy. Tu wy nic nie widzieliście, tak? Że jakiś kamyk zniknął. Czekajcie, gdzie są te duże fajne? O! Przebijemy, nawet będzie jeszcze lepszy. I... Anarchia normalnie. O! Teraz to wygląda nieźle. A jakieś takie kamyczki. Teraz to aż się chce zostawić. Nie, nie ma palm. Idźcie mi precz z tymi palmami, ludzie. I tu palmy. Wypad. Już to przeżyję, ale palm nie. Nie. Palmy to palm. A nie mi tutaj ustawię. Dobrze. Co ty znowu z tym z drogą? Właśnie, gdzieś tu był podobno korek. Tu jest korek. A czemuż to? To tutaj ta droga ci przeszkadza, ale nie ma problemu, mogę ją spokojnie wyburzyć, tak? Ale mam nadzieję, że to... Że o to chodziło, a nie o coś jeszcze więcej. Proszę bardzo, wy tu się budujcie. A może światło tu trzeba zainwestować. Wiecie co, tu chyba powinna być szersza droga. Tak. Też tak sądzę, że tu powinno być szerzej. Macie, ciach i... Czemu nie? Jak ja chcę. Ciach, buja. Mamy przejazd. Dobrze. Większy dół będzie.
A tu po prostu są trzy pasy i zjeżdżały się dwa. Właśnie, nie wiesz, że z tego korzystacie tutaj. O kurczę, co tu się dzieje? Budując tę część miasta, ja nie sądziłem, że tu będzie kiedykolwiek tak dużo ludów. Co nie? Ja myślałem sobie, że tutaj jakieś tam będzie bzi-bzi. A nie coś takiego. Halo, ludzie, uspokoić się. Jeszcze świata mi się to zrobiło. Tak, polepszacie kompletnie moją sytuację. Square packages. The packaging specialists are Stąd, proud to present tutaj, a tutaj box on both i your tutaj. houses. The untold story of the invention of the box Tu and trzeba nie family zabić. rivalry cannot be Niekoniecznie teraz, described. tak. It's a tale about opening your heart, Właśnie, właśnie, finding właśnie. acceptance and inventing the Zaczęły się most reklamy, efficient ale means of mniejsza z shipping tym. and packaging that mankind has ever known. Tu trzeba im puścić jakąś Proving that to komunikację, bo find what's jest in tu your multum soul, ludu, you have to gotowych look do pracy outside the box ciężkiej, rzecz jasna. and into another box, Ale nie which ma is jak a do nich host, dojechać. your home. And that truly Trzeba się is zastanowić nad the tym. greatest box of Dobrze. all. Tune in Tu jest nasz every Wednesday at szans. 8 for this once in a week time television event. A box Stacja on both meta your to chyba houses, trochę przesada. presented by Square Packages, the Ja packaging wiem, że oni by tu na specialists. pewno chętnie skorzystali, mają już tutaj bambaje na środku. Dobra, Fault przy tym tank pozostajmy. cameras. If you want the Ten best, bambaj wam you've powinien got to spokojnie go big. wystarczyć. That's why our cameras are the biggest Dobrze. on the market. Pójdziemy Our już na komputer. shutters Macie tutaj the stację. longest, our lenses Bo tutaj chcę, aby ta linia meta spontanicznie się rozbudowywała jako tako tam dalej, co nie? the most valuable camera is the one Dajmy that you're sobie afraid tu. to take outside. Proszę bardzo. Vortech. Only the best. I tutaj stacja. Bo widzę właśnie tak właściwie, teraz zareklamowałem sobie, że nasza linia meta to ona jakaś jest wielbiona strasznie. Czekaj, pokaż 158 osób. 180! Nie wiem jak wy, ale ja sądzę, że trzeba tu powiększyć trochę tą liczbę pociągów. No, nie wiem. Dwukrotnie wręcz. Macie 12 teraz pociągów. Dobrze, wyłączmy to. Kurczę, to jest strasznie irytujące, że to wyłączam, a to i tak nic nie daje. Jak tam korzystacie z tych ciągów? Właśnie. Przyjmuję pociągi zewnętrzne, tak. To wiem, to przyjmuję, bo ukazałem, tak. Tu sobie przechodzicie. Jeśli tutaj coś trzeba byłoby zrobić, to trzeba byłoby zrobić G. No, dobrze, teraz zapamiętam już przycisk. Ja sobie go już kiedyś ustawiłem i teraz zapomniałem. Dobra. Będziecie mieli teraz tutaj takie dojście jeszcze. Taki skróci pan tutaj za. Dobra, wy tu wchodzicie sobie do tego. Świetnie. Bambaje tu sobie jeżdżą. Jak tam nasza linia metra? Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Korzysta ktoś z naszych przejść podziemnych? Okej, okay, dobra, tu korzystacie. Tutaj mniej. Tu dużo korzysta. Zobaczcie, daliśmy to do parku. To im się chyba spodobało. Tego podziemia chyba nie do końca korzystają. I czekają tutaj na bambaje. To też jest to, co chcieliśmy zobaczyć. Dobrze, i naszym metrze tam sobie kręcić. Pod ziemią. W miarę. Dobrze, nasza ropa. Tak, dałem tu przecież dużo na plastik teraz, ale brak wystarczających tych. Odblokowano osiągnięcie. Pocztmistrz. Okej. Okay. Chyba pocztę dobrze tutaj wyprowadzamy w naszym całym mieście. No to bardzo dobrze. Dajemy sobie trochę tej ropy. Ja tak powiem w skrócie, że fajnie, fajnie, ale ropa czeka. Dobrze, dajmy tu sobie tak, tu, takie tu trochę plany. O. I wydobądźmy to. Bo ja mam trochę forsy, żeby teraz tym się zająć. I ja bym chętnie się teraz tym zajął. Ropa. Platforma wytnicza. Proszę bardzo. Dobra. Tu jest naprawdę wielkie złoże. Tak. I to tyle. Nie no, chciałem więcej tego postawić. Ej no ludzie. Dobrze. Poczekajmy chwilę, żeby trochę zadawić. Właśnie, bo tu mamy nasz mały zbiornik.
Nie wiem jak wiele, ja sądzę, że trzeba postawić nowy. Ten podziemny pokój ma 4, a ten ma 6. Takie pokaz wielkość tego. Taka. Wiecie, akurat co chcę, ale ten mały, ten podziemny mi się strasznie podoba. Ale jak on fajnie wygląda. No całkiem, całkiem. Czy tutaj jest tylko pusty? Nie, dajmy sobie jakoś pusty. Będzie mi to jeszcze sprzedawać i jeszcze będę z tego zysku. Bo nie, oczywiście wszystkie ciężarówki gdzieś nie wiadomo sobie pojechały, nie wiadomo gdzie. To też jest dobre. Ale dobra, dajmy sobie, aby tutaj się ropa dalej produkowała. Tylko musimy poczekać, aż zdobędziemy. Ile to kosztuje? Ile? 20 tysięcy każda turbina. To nie jest tak mało, wiesz co? Dobra, dajmy sobie jeszcze jedno. Dobra, umówmy się, że to będzie trwać 40 minut, tak odcinek. To nie jest tak, że ja nie mogę skończyć odcinka, tylko po prostu będzie trwać. Dobra, tutaj całkiem. Nasza dzielnica się w miarę buduje. Mieszkańcy zaczynają chcieć znowu budować się. Cieszymy się. Podobno. Dobrze. Mamy nasz przemysł. Tutaj sobie pójdźmy na taką tą drogę. Co nie? Bo wiem, że tutaj tak co mi tego typu, ale na razie mi to jakoś. Jakoś mnie to nie bierze. Tak, ale. Dajmy sobie dotąd. Nie, źle. Dajmy sobie dotąd. I tu do góry. Nie, bo tutaj jest ten drugi most. Dobra. Czekaj. Chyba musimy zrobić temat. To zróbmy w ten sposób. Ciach. I tutaj ciach. I tu będzie sobie dalej jechać. Jak już pomyślimy jak, to będziesz jechać dalej. Zadajmy teraz godzina. 22. Kurczę, to ja długo nagrywam, strasznie ten się. Dobra. Mniej jeszcze z tym. Nie sądziłem szczerze powiedziawszy, że to aż tak długo mi się tutaj z tym zajdzie, ale dobra. Tu dalej ma jechać ten Bamba i niech on se tu jedzie. Tak dalej. I go gdzieś tutaj później sobie wpuścimy po prostu, tak? Podziemy. A póki co, na razie tu sobie damy, aby się budowali wszędzie handlowcy. Żeby tu rozkwitał nasz handel wspaniały i wszyscy żyli długo i szczęśliwie, tak? Jest potrzeba, to niech z niej korzystają. Co ja tu będę zatrzymywać, tak? Dobrze. Ludzie się chcą budować, to już jest inna działka. Ludźmi się zajmę w kolejnym odcinku. Nasz dworzec... Powiem tak, zysków z niego chyba żadnego nie mamy, tak? Bo z tego co pamiętam... Wejdźmy sobie w komunikację z pociągów... A nie, jednak są jakieś... A, bo mamy już linie, dobra. Nie mamy żadnych dochodów z poczty, co jest trochę szkoda. Powinni coś z tym zrobić, żeby jakiś był już dochód. Jak tam z tego dochody? No w miarę na tych bramkach coś tam bierzemy. Przemysł. Ładnie 12 tysięcy koksimy. Lasy nam trochę spadły, widzę. I ropa poniżej kreski, ale nasze fabryki wychodzą na plus i tak. Właśnie, czy nasze wszystkie fabryki teraz działają? Nie, cały czas jest problem z plastikiem, bo nasze zabawki teraz powstają. No to dobra. Czekaj. Tutaj, to jest jedyna fabryka, która normalnie działa. Dajmy sobie ją trochę zwiększymy do 110. Żeby szybciej trochę to działało, dobra? Tutaj mamy to. I jeżeli pojawia się ten komunikat, to znaczy, że mamy problem. Czekaj. Już kończymy, kończymy odcinek, ale tylko postawię to. Tak, żeby nie było, że ja tutaj dużo rzeczy buduję, jak was już tutaj nie ma. Proszę bardzo, stawiam tutaj równie z wami, że postawiliśmy to i ropa, kolejny szyb. Szyb tu, tak, bo tutaj było, że jest potrzebne i tu, tuż nad wodą. Według mnie teraz wydobycie tego wszystkiego będzie na tyle wielkie, że trzeba mi postawić kolejny magazyn.
i nasze plastikarnie kompletnie nie będą wydawać. Jak tam? Za ile nowy poziom? A, blisko. Z tego co widzę... Dobra, poczekajcie. Poczekajmy, bo to z lada moment nam wbije kolejny poziom. Widzę, że teraz strasznie nam to przyspieszyło. Ciekawe czemu? Aż jestem ciekawy, wiecie co? I będziemy mogli pójść już porządną ropę w porządny plastik. Tak? Czekaj, sprawdźmy. Tworzywo sztuczne, tak. Czyli porządny plastik. Dobra. Tu widzę, że już mi pod drzwiami się buntują. I skaczą mi tutaj. Tak, żebym zauważył, że coś tam się dzieje, ale dobra. 1, 3. 1, 3. Czekaj, to jest 13 tysięcy i pół. To jeszcze 1000 trzeba by poczekać. Kurczę, ile by to czasu jeszcze nam tutaj zeszło? A tu drewno nam się buduje powoli. Tu tą trasę trzeba trochę przestawić, bo tutaj trzeba będzie trochę pomyśleć o drzewach. W sensie, trzeba będzie ceulozownię jakąś postawić i przetwórnię drewna kolejno. Bo przetwórnię drewna mamy trochę mało. Poza obszary. Dobra, wiesz co, człowieku, ja ci tutaj dam. Dam tutaj jeden taki swoim rodzaju, proszę bardzo, macie tutaj dawać mi przetwórnię drewna. Proszę bardzo. Swanego, jak tam, ile już przetworzyliście tego? O Boże, 65 tysięcy drewna. I tutaj to idzie naprawdę strasznie szybko, tutaj to wszystko powstaje. Utrzymanie jest duże, całość. Pewnie każdy taki ma... Nie, każdy taki ma mało. Ale dobrze. Zrównoważony, pusty, pusty. Ten na pewno... Nie, ten jest zrównoważony, co? Pusty daj. Człowieku, nie wiesz, to ty kliknąłeś. Jak tam nasze tutaj fabryki? Zabawki, ładnie. Ładnie. Co to jest? Fabryka wydobów plastikowych. Wydoby plastikowe. Okej. Okay. No to niestety tutaj nie działa, a meble to meble idą... Meble można... Nie, na razie meblów nie będę przyspieszać, bo nie chcę, żeby coś się złego stało. Dobrze. Nie, dobrze, w następnym odcinku. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. I przypominam, ankieta, jaki przemysł, a tak robimy rudę, czy rolnictwo. Do zobaczenia. Cześć!